Siemanko, witam wszystkich na vlogu treningowym. Dzisiaj umówiłem się na trening z kolegą. Będzie to dobry zawodnik, bo jest to trójboista i też zawodnik strongman. Także spróbujemy dzisiaj swoich sił, zobaczymy na miejscu co zrobimy. Jest piękna pogoda, także być może jakiś trening w plenerze. Jak nie, to na pewno coś zrobimy ciekawego w środku. Ja wracam po kontuzji barku. Miałem uszkodzony obrąbek stawu ramiennego. Był to też dla mnie ciężki okres, bo miałem trening rehabilitacyjny. Kilka razy byłem u fizjoterapeuty, nie mogłem za bardzo dźwigać ciężarów, także teraz wracam. Kończę tak naprawdę ten trening rehabilitacyjny i za jakieś 2 tygodnie zaczynam przygotowania do jakichś startów. Także ja też nie będę jakoś szalał. Zobaczymy, także zapraszam Was już na siłowni, zobaczymy się tam i do zobaczenia.
nami, 110 kg. Mam mało niedosyt, bo było bardzo blisko tych 120. Pierwszy raz miałem w życiu do czynienia z belką. Dla mnie cel minimum to było te 120, ale następnym razem, jak się zadoptuję do ruchu, układ nerwowy przyzwyczaję, to myślę, że spokojnie damy radę. Krzysiu widać jest dużo silniejszy, 120 dla niego nie robiła żadnego problemu. Teraz wychodzimy na dwór, jak widać jest piękna pogoda, także korzystamy. I czas na walizki, też będę robił to pierwszy raz, ale nie ma wymu, tak damy sobie wszystko, także zobaczymy się przy następnej konkurencji. Dawaj! Jesteśmy już po treningu, bardzo fajny trening, nowe bodźce, nowe wyzwania, fajnie, bo pierwszy raz miałem stosować tą belką, jestem zajarany, bo naprawdę fajnie, pierwszy raz to zrobiłem i chciałem zobaczyć, jak to jest naprawdę na swoich rękach mieć taką belkę, nie tylko jak oglądam zawody strongman. Później belka po 70 kg na rękę, też bardzo fajnie. Ja też wiem, jakie mam swoje punkty, no poczułem niestety łydkę przy chyba czwartej serii, ale już co serię było lepiej, coraz szybciej szłem, także będziemy to powtarzać, będziemy adaptować się do ruchów. Także super trening, już na końcu zrobiłem triceps, 3 serie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Będziemy być może częściej robili takie vlogi tutaj u Krzysia na siłowni. Także oglądajcie, zapraszam do lajkowania, do komentowania i subskrybowania kanału. Trzymajcie się i na razie.